Ernst Gombrich, Krótka historia świata, rozdział 15, Władcy zachodniego świata. Rzymianom nigdy nie przyszło do głowy coś takiego jak Aleksandrowi Wielkiemu. Oni nie chcieli ze zdobytych krajów tworzyć jednego wielkiego państwa, w którym wszyscy ludzie podlegaliby temu samemu prawu. Nie, kraje podbite przez rzymskie legiony, a imperium powiększało się coraz szybciej, wszystkie te kraje stały się rzymskimi prowincjami. To znaczy, że w miastach stacjonowały tam teraz rzymscy żołnierze, a władzę administracyjną sprawowali rzymscy urzędnicy. Bardzo się wynosili nad tubylców, nawet jeśli tymi tubylcami byli Fenicjanie, Żydzi czy Grecy, a więc ludy o bardzo starej kulturze. W oczach Rzymian istnieli oni na świecie tylko po to, żeby płacić. Mieli uiszczać horrendalne podatki i jak najczęściej słać do Rzymu zboże. Jeśli to robili, zostawiali ich we względnym spokoju. Mogli zachować swoją religię i mówić we własnym języku. Rzymianie przynieśli im nawet sporo dobrego. Przede wszystkim zbudowali drogi. Wiele wspaniałych brukowanych dróg prowadzących z Rzymu przez równinę i najbardziej odległe górskie przełęcze. Nie ze względu na mieszkańców dalekich okolic je budowali, lecz po to, żeby szybko wysyłać wiadomości i żołnierzy do wszystkich części imperiów. I w ogóle znali się na praktycznych budowlach. Świetnie umieli kłaść zwłaszcza wodociągi, z dalekich gór doprowadzali czystą wodę do miast, gdzie zakładali liczne studnie i łaźnie, aby rzymscy żołnierze również na obczyźnie mieli to, do czego przywykli w domu. Obywatel Rzymu zawsze był jednak kimś zupełnie innym niż tubelec. Podlegał prawu rzymskiemu. Gdziekolwiek się znalazł w Wielkim Cesarstwie Rzymskim, mógł się zwrócić do rzymskich urzędników i powiedzieć: jestem obywatelem rzymskim. To zdanie brzmiało jak zaklęcie. Nagle wszyscy stawali się grzeczni i uprzejmi wobec każdego, kto je wypowiadał, choćby wcześniej nie zwracali na niego uwagi. Lecz prawdziwymi panami świata byli w tamtych czasach rzymscy żołnierze. To oni trzymali w karbach to ogromne państwo. Ujarzmiali knombnych tubylców i okrutnie karali tych, którzy stawiali opór. Dzielni, bitni i ambitni. W każdym dziesięcioleciu zdobywali jakiś nowy kraj na północy, południu czy na wschodzie. Gdy tak wkraczali marszowym krokiem w pancerzach ze skóry, wzmocnionych metalowymi prętami, z tarczami i oszczepami, z procami i mieczami, z katapultami do wyrzucania strzał i balistami miotającymi kamienie, wyćwiczeni i zaprawieni w bojach, nikt nie miał złudzeń, że obrona jest beznadziejna. Ich ulubionym rzemiosłem była walka. A kiedy odnosili kolejne zwycięstwo, wracali do Rzymu ze swoim wodzem na czele, ze wszystkimi jeńcami i łupami, przy wtórze trąb i pośród wiwatujących tłumów przechodzili przez bramy i łuki triumfalne pokryte malowidłami, które jak plakaty obwieszczały ich zwycięstwa. Wódz w purpurowej todze haftowanej w gwiazdy stał na rydwanie z wieńcem laurowym na głowie, w świętej szacie ze świątynnych wizerunkiem Ojca Bogów Jowisza. Jako drugi Jowisz jechał stromą drogą do świątyni na wzgórzu kapitolskim. A gdy on na górze składał Bogu ofiarę dziękczynną, na dole zabijano dowódców pokonanych nieprzyjaciół. Wodza, który często w taki sposób triumfował nad wrogami, zapewniał bogate łupy, a weteranów obdarowywał kawałkiem ziemi, żołnierze kochali jak ojca. Dla niego gotowi byli zrobić wszystko. Nie tylko w kraju nieprzyjaciela, lecz także w ojczyźnie. Uważali, że ten, kto tak wspaniale się spisał jako bohater wojenny, na pewno potrafi zrobić porządek również w domu.
a to się często okazywało konieczne, bo w Rzymie nie zawsze wszystko było jak należy. W tym ogromnym już mieście istniała cała armia biedaków, którzy nie mieli z czego żyć. A jeśli się zdarzyło, że prowincje nie przysłały zboża, w Rzymie panował głód. Kiedyś około 130 roku przed Chrystusem, a więc 16 lat po zniszczeniu Kartaginy, dwaj bracia ujęli się za tą masą biednych, wygłodzonych ludzi i chcieli osiedlić ich za morzem, w Afryce, jako rolników. Byli to bracia Gracchowie, ale w toku walk politycznych zostali zabici. Podobnie jak żołnierze, również te masy ludzkie zawsze były gotowe zrobić wszystko dla każdego, kto tylko im zapewnił chleb i igrzyska. Bo Rzymianie zawsze lubili igrzyska. Co prawda nie tak jak greckie, podczas których dostojni obywatele sami brali udział w zawodach i śpiewali pieśni ku czci ojca bogów, Rzymianie uważaliby, że to jest śmieszne. Bo kto poważny i dostojny śpiewa pieśni albo zdejmuje udrapowaną świąteczną togę, by w obecności innych ludzi rzucać oszczepem? Za nich załatwiali to jeńcy. Na oczach tysięcy, dziesiątków tysięcy ludzi musieli fechtować, walczyć ze sobą lub z dzikimi zwierzętami i przedstawiać całe bitwy. Były to widowiska śmiertelnie poważne i krwawe. Lecz Rzymian właśnie to podniecało. Lubili się przyglądać nie tylko wielkim walkom wyszkolonych gladiatorów, lecz także ludziom skazanym na karę śmierci, pożeranym lub tratowanym przez dzikie zwierzęta, lwy i niedźwiedzie, a także tygrysy i słonie. Kogo stać było na zapewnienie ludowi dostatecznie wielu takich kosztownych rozrywek oraz darmowego zboża, ten był lubiany w mieście i mógł sobie pozwolić na wszystko. Jak możesz się domyślić, wielu podejmowało takie próby. Czasami jeden miał po swojej stronie wojsko i rzymską arystokrację, drugi natomiast masy ludu miejskiego i zubożałych chłopów. Toczyli więc długą walkę o władzę i raz ten, raz tamten był górą. Takimi wrogami stali się Mariusz i Sulla. Mariusz walczył w Afryce, a potem ze swoim wojskiem uwolnił Rzym od straszliwego niebezpieczeństwa wojowniczych barbarzyńskich ludów z północy, które w 113 roku przed Chrystusem wtargnęły do Italii. Jak w swoim czasie Dorowie do Grecji, a 700 lat później Galowie do Rzymu. Byli to Cymbrowie i Teutonowie, spokrewnieni z dzisiejszymi Niemcami. Walczyli tak dzielnie, że nawet rzymskie legiony przed nimi pierzchały. Dopiero Mariusz ze swoimi żołnierzami powstrzymał najeźdźców i rozgromił ich ze szczętem. Stał się największym ulubieńcem Rzymu. Sulla tymczasem walczył dalej w Afryce i również został triumfatorem. Teraz ci dwaj wypowiedzieli sobie wojnę. Mariusz kazał uśmiercić wszystkich przyjaciół Sulli, a Sulla sporządził długie listy Rzymian, którzy trzymali stronę Mariusza i też kazał ich wymordować. Skonfiskowane majątki wspaniałomyślnie podarował państwu. Sulla razem ze swoimi żołnierzami rządził Rzymem do 79 roku przed Chrystusem. Przez te lata straszliwych zawieruch Rzymianie bardzo się zmienili. Nie byli już rolnikami. Niektórzy bogaci ludzie wykupywali mniejsze dobra chłopskie i na swoich wielkich włościach kazali pracować niewolnikom. W ogóle Rzymianie się przyzwyczaili, że niewolnicy robią wszystko. Nie tylko robotnicy w kopalniach i kamieniołomach, ale nawet domowi nauczyciele dzieci arystokratów byli najczęściej niewolnikami, jeńcami wojennymi lub potomkami jeńców. Handlowano nimi jak towarem. Kupowano ich i sprzedawano jak woły czy owce. Ten, kto kupił niewolnika, był jego panem. Mógł z nim robić, co chciał. Nawet zabić. Niewolnicy nie mieli żadnych praw. Niektórzy panowie sprzedawali ich organizatorom igrzysk, aby walczyli z dzikimi zwierzętami. Nazywano tych niewolników gladiatorami.
Pewnego razu gladiatorzy się zbuntowali. Wezwał ich do walki gladiator o imieniu Spartacus, który porwał za sobą rzeszę niewolników z majątku ziemskich. Walczyli z ogromną desperacją i Rzymianie z największym trudem zdołali ich pokonać. Naturalnie zemścili się okrutnie. Było to w roku 71 przed Chrystusem. W tym czasie miłość rzymskiego ludu zaskarbili już sobie nowi wodzowie, zwłaszcza jeden z nich, Gajusz Juliusz Cezar. On też potrafił pożyczać niewyobrażalne sumy, aby urządzać dla ludu wspaniałe igrzyska i rozdawać zboże. Ale potrafił nie tylko to. Był naprawdę wielkim wodzem, jednym z największych, jacy kiedykolwiek istnieli. Kiedyś wyruszył na kolejną wojnę. Już po kilku dniach dotarł do Rzymu jego list, który zawierał tylko trzy słowa łacińskie. Veni, vidi i vici. To znaczy przybyłem, zobaczyłem i zwyciężyłem. Taki był prędki. Zdobył dla Rzymu Francję, która wtedy nazywała się Galią. Nie była to łatwa sprawa, bo żyły tam ludy niezwykle dzielne, wojownicze i niestrachliwe. Cezar walczył w Galii przez 7 lat, od roku 58 do 51 przed Chrystusem. Walczył ze Szwajcarami, którzy wtedy nazywali się Helwetami, z Galami i Germanami. Dwa razy przeprawił się przez Ren na ziemię dzisiejszych Niemiec i dwa razy przez morze do Anglii, zwanej przez Rzymian Brytanią. Zrobił to po to, żeby ościenne ludy nauczyć respektu dla Rzymu. Chociaż Galowie przez całe lata bronili się rozpaczliwie, zadawał im klęskę za klęską i wszędzie zostawiał swoich żołnierzy. Od tamtej pory Galia była prowincją rzymską. Ludność wkrótce przywykła do łaciny. Podobnie jak w Hiszpanii, język Francuzów i język Hiszpanów pochodzą więc od Rzymian. Po łacinie Romani, dlatego nazywamy je językami romańskimi. Po podboju Galii Cezar wrócił z wojskiem do Italii. Był teraz najpotężniejszym człowiekiem na świecie. Innych wodzów, swoich wcześniejszych sprzymierzeńców, zwalczał i w końcu pokonał. Związał się też z piękną egipską królową Kleopatrą i wcielił Egipt do Imperium Rzymskiego. Potem zabrał się do porządków, bo do tego naprawdę miał talent, bo porządek miał też w głowie. Wyobraź sobie, że potrafił dyktować dwa listy naraz i nic mu się nie poplątało. Zrobił gruntowny porządek nie tylko z całym państwem, lecz także z czasem. Co to znaczy? No, że wprowadził nowy kalendarz. Prawie taki, jak mamy dzisiaj, z 12 miesięcami i latami przestępnymi. Od nazwiska Gajusza Juliusza Cezara, bo Juliusz to nazwisko, a nie imię, nosi on nazwę kalendarza juliańskiego. A że Juliusz Cezar był wielkim człowiekiem, jeden miesiąc w kalendarzu nazwano na jego cześć Julius. Rzymska nazwa lipiec pochodzi właśnie od nazwiska tego szczupłego, łysego mężczyzny, który lubił nosić na głowie złoty wieniec laurowy i w którego słabym, chorowitym ciele kryły się tak silna wola i tak jasny umysł. Jak już powiedziałem, Cezar był wtedy najpotężniejszym człowiekiem na świecie. Mógł zostać królem rzymskiego imperium i zostałby nim, ale Rzymianie byli zazdrośni. Nawet jego najlepszy przyjaciel Brutus nie chcieli, żeby nimi rządził. Obawiali się, że ich sobie podporządkuje. Postanowili więc go zamordować. Pewnego dnia w Senacie, Rzymskiej Radzie Państwa, otoczyli go nagle kołem i zaczęli zadawać mu ciosy sztyletami. Cezar się bronił, ale gdy ujrzał Brutusa, podobno powiedział: i ty, Brutusie, synu mój? I nie stawiając już oporu, pozwolił się zabić. Było to w roku 44 przed Chrystusem.
Jak po lipcu przychodzi sierpień, Augustus, tak spadkobiercą Juliusza Cezara został jego adoptowany syn Cezar Oktawian August. Długo musiał walczyć z różnymi wodzami na lądzie i morzu, nim w 31 roku przed Chrystusem rzeczywiście zdołał przejąć władzę nad całym imperium. Został pierwszym cesarzem rzymskim. Wiesz, od czego pochodzi słowo cesarz? Właśnie od przydomka Gajusza Juliusza Cezar. Ponieważ jeden miesiąc w kalendarzu nazwano imieniem Juliusza Cezara, nazwano też jeden na cześć Augusta. Naprawdę na to zasłużył. Nie był tak wybitnym człowiekiem jak Cezar, ale bardzo sprawiedliwym i rozważnym. Umiał panować nad sobą, miał więc prawo panować nad innymi. Powiadają, że nigdy nie wydał żadnego rozkazu ani niczego nie postanowił w gniewie. Gdy coś go rozgniewało, po cichu przepowiadał sobie alfabet. Trochę czasu minęło, a on odzyskiwał jasność myślenia. Taki był Oktawian August, człowiek o jasnym umyśle, dobrze i sprawiedliwie zarządzający rozległym państwem. Był nie tylko wojownikiem i nie tylko walki gladiatorów go obchodziły. Żył skromnie i umiał docenić piękno rzeźb i poezji. A ponieważ Rzymianie nie potrafili tworzyć tak pięknych rzeźb ani pisać tak pięknych wierszy jak niegdyś Grecy, kazał zrobić kopie najlepszych greckich dzieł sztuki i ustawić je w swoich pałacach i ogrodach. Rzymscy poeci w jego czasach, a mówimy tylko o najsłynniejszych poetach, też się starali uprawiać poezję jak najbardziej zbliżoną do tej pisanej przez Greków. Grecy byli dla nich wzorem. To, co greckie, już wtedy uważano za najpiękniejsze. Dlatego w Rzymie oznaką wytworności było mówienie po grecku, czytanie dawnych greckich poetów i zbieranie greckich dzieł sztuki. To bardzo szczęśliwie dla nas, bo gdyby nie Rzymianie, może dziś nic byśmy już o tym wszystkim nie wiedzieli. Koniec rozdziału 15.